Dlaczego sędziowie nie zatrzymują tej akcji? Oby tam nic złego się Karolowi nie stało. Popatrzmy, może za chwilę zobaczymy tę sytuację. Trącony tutaj przez Benalego. Żółtą kartkę otrzymuje Michael Wigler. Trzyma się w okolice szyi, ramienia Karol Bielecki. Najgorsze jest to, że właściwie ani nasi szkoleniowcy, ani nasi zawodnicy nie mogą sobie za bardzo pozwolić na jakiekolwiek dyskusje i protesty, bo natychmiast są karani przez sędziów. Ta żółta kartka to tak na ostudzenie, na ochłodzenie emocji. Widzieli państwo, to jak korpusem wpadł na Karola Benali.